Don't Hug Me I'm Scared to bardzo popularne internetowe ARG, tak jakby. Jest to składające się z 6 odcinków dzieło sztuki, cała seria opowiadająca o przygodach trójki przyjaciół, Red Guy'a, Yellow Guy'a i Ducka. Wszyscy żyją w, na pierwszy rzut oka, bardzo miłym, fajnym świecie, bardzo lekkim, kreskówkowym, aczkolwiek z drugiej strony na maksa porytym, pełnym krwi, brutalności i wielu innych różnych dziwnych rzeczy. I o tym wszystkim opowiem wam w dzisiejszym odcinku w wyjaśnieniu fabuły Don't Hug Me I'm Scared, w którym przejdziemy od odcinka pierwszego do odcinka szóstego. Tak więc serwus, Mondar z tej strony i witam was serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się Don't Hug Me I'm Scared, ale wersją z internetu, web series 6 odcinków, które pojawiły się na YouTubie, a w innym odcinku zajmiemy się już tą nową, 6-odcinkową telewizyjną. A jeszcze nim zaczniemy ten odcinek, to wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a także na Spotify'a, gdzie niedługo pojawi się mój trochę większy, lepszy projekt z końcem września, więc chciałem was tam po prostu zaprosić, żebyście na niego sobie trochę poczekali, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Zatem nie przytulaj mnie. Boję się. Sam kanał został założony już w listopadzie 2010 roku, a sama seria rozpoczęła się wraz z drugim filmem, który pojawił się w tym miejscu, czyli Don't Hug Me, I'm Scared, 29 lipca 2011 roku. I przez następne kilka lat, z mniejszymi bądź większymi odstępami, pojawiały się kolejne odcinki. Tak więc zacznijmy od tego absolutnie pierwszego. Wszystko rozpoczyna się w pewnej dobrze wyposażonej kuchni, w której siedzi trzech nierozłącznych kumpli, czyli Red Guy, Yellow Guy i Duck. Tak więc nagle notes leżący na stole otwiera się i zaczyna śpiewać o tym, jak żyć pysznie i kreatywnie. Think creatively. Now when you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a boring old orange. Maybe to you, but not to me. Jednakże początkowo przyjaciele nie są zbyt zainteresowani tą fascynującą lekcją, aczkolwiek z czasem przełamują się i faktycznie czegoś się uczą, między innymi widzą chmury za oknem. Po czym dalej uczą się kreatywności, co niestety żółtemu do końca nie wychodzi i on nie jest kreatywny. A picture of a clown. Whoa there, friend, you might need to slow down. Swoją drogą wsłuchajcie się w te adliby, które ma Notes, kiedy śpiewa. Yo. Po pewnym czasie, kiedy żółty namalował klauna, co nie spodobało się Notesowi, już widzimy pierwszy oznak tego, że coś jest tutaj mocno nie tak. Później takowa sytuacja się powtarza, kiedy nagle zmienia się totalnie styl animacji całego odcinka, a kamera pokazuje, że wszyscy siedzą w jakimś telewizyjnym studiu i nagrywają pierwszy odcinek Don't Hug Me I'm Scared. I następnie zmienia się dosłownie wszystko, a przed nami ukazany jest montaż totalnego szaleństwa, ozdabiania ludzkiego serca brokatem, czy wielu innych dość dotkliwych rzeczy. Na przykład jedzenia tortu z mięsa? Cokolwiek. Jak to się nazywało, ten fake or cake? Fake. No generalnie robi się dość ostro, aczkolwiek po chwili wszystko wraca do, w cudzysłowie, normalności. Jak się okazuje, przyjaciele nauczyli się, czym jest ta cała kreatywność. Właśnie się skapnąłem, że gdyby ten odcinek był częścią mojej starej, oryginalnej serii Zbrodnie z ekranu, to musiałbym policzyć notes, bo on tutaj pada i się więcej nie pojawia w serialu, ale no, to nie ten koncept. Jeżeli widząc właśnie ten pierwszy odcinek stwierdziliście, że jest to głupie, okropne, niefajne czy cokolwiek bez sensu, to jesteście w błędzie, ponieważ odcinek ten ma swoje przesłanie, a mianowicie fakt, iż kreatywność może być odbierana w dobry, jak i w ten zły sposób. Ten drugi widzieliście na przestrzeni tego filmu. I następny w kolejce jest, no cóż, oczywiście odcinek drugi, który pojawił się 2,5 roku po odcinku pierwszym. To się nazywa jakość nad ilość. Odcinek drugi pojawił się 2 stycznia 2014 roku i nosi on nazwę Czas. I jak możecie się spodziewać, dotyczy on czasu. Chciałbym tutaj także zwrócić uwagę na pewien ciekawy szczegół, mianowicie na datę na kalendarzu, ponieważ w pierwszym oraz w drugim odcinku jest to 19 czerwca. I to będzie z czasem powracać, jest to fajny szczegół moim zdaniem. Ponadto, ze względu na to, iż odcinek drugi został zrealizowany ze znacznie większym budżetem i pomocą trochę większej kompanii, mianowicie przy pomocy Random Acts, postaci wyglądają sporo lepiej niż w pierwszym odcinku. No, widać tutaj całkiem fajny progres, moim zdaniem. Tak więc teraz spotykamy naszych trzech nierozłącznych kumpli,
jak siedzą w salonie i patrzą się na szumiący telewizor. Zdecydowanie, Yellow Guy w 100% przedstawia mnie siedzącego na lekcji polskiego w klasie maturalnej. Tak więc tym razem zegar zaczyna śpiewać o czasie i naprawdę daje idealną piosenkę. There's a ruler to measure the day. It doesn't go backwards, only one way. Watch it go round like a merry-go-round. Going so fast like a merry-go-round. Mi się podoba, ale pewnie ludzie stwierdzą, że Polska nie gotowa i to nie to. Następnie zegar przenosi przyjaciół w czasie i nagle daje im lekcję historii, prowadząc ich po różnych epokach. Ostatecznie wszyscy lądują w lesie, gdzie nagle zegar zaczyna być strasznie niemiły dla wszystkich. It is older, shriveled and dying. The apple that's fresh is ripe to the core. And I'm not over time and I'm not anymore. Time can be told by the moon or the sun. Yellow Guy w tym miejscu spotyka po latach swojego ojca, który wygląda dość creepy. Oto Roy. Ma ciekawe trzy zęby. Następnie zegar śpiewa dalej, mówiąc o tym, jak bardzo czas poszedł do przodu i jakie rzeczy możemy teraz zrobić. Wysyłać e-maile, mieć komputery, oglądać dziwne rzeczy jak Roy. Skoro mowa już o czasie, to teraz miejsce ma ten najbardziej obrzydliwy moment całego odcinka, kiedy dzieje się całe to chore gówno. Wszystko zaczyna się od rozkładu prawdziwej ryby, a chwilę później, kiedy przyjaciele znowu lądują u siebie w pokoju, zegar zaczyna się drzeć, a żółtemu leci krew z ucha. A następnie zegar śpiewającym głosem stwierdza, że ze względu na czas ty także się starzejesz. I wówczas dochodzi do właśnie tego momentu, kiedy każdy pokazuje się w starej, przerażającej wersji samego siebie. Przykładowo Duck zaczyna tracić skrzydła i widzimy jego... No wiadomo. Generalnie robi się bardzo masakrycznie, aczkolwiek ostatecznie to był tylko odcinek w telewizji i ze wszystkimi wszystko gra. Tak więc tutaj zakończył się odcinek drugi. Jak się okazało, odniósł bardzo porównywalny sukces do pierwszego odcinka, wobec czego jego wspaniali twórcy postanowili stworzyć całą serię Don't Hack Me, I'm Scared. W wyniku czego wystartował Kickstarter, aby ludzie mogli wspierać nadchodzące projekty i chociażby właśnie w ramach promocji owego Kickstartera pojawiły się dwa tak jakby analogowe filmy z tym związane, w sensie wiesz, taki analog horror mocno w stylu tej serii. Pierwszy z nich przedstawia wydarzenia z 19 czerwca 1955 roku, kiedy Red Guy jest czyimś zakładnikiem, tego ziomka, którego bym nie chciał spotkać. No i tak jest, tak wyglądał pierwszy odcinek, pojawił się także drugi z tego samego dnia, gdzie dalej widzimy tajemniczego porywacza oraz Yellow Guy'a przywiązanego do krzesła z workiem na głowie. Generalnie ma to swój klimat, jest to naprawdę spoko, fajne i w ogóle. I właśnie z sprawą tego ludzie w to weszli i sfinansowali kolejne odcinki, w tym odcinek trzeci, który wyszedł dnia 31 października 2014 roku. Jest sporo dłuższy od tych poprzednich, ponieważ nie trwa około 3 minut, a trwa 6 minut. I rozpoczyna się ujęciem, z którego dowiadujemy się, że nasza trójka przyjaciół zaginęła. I cały czas nikt ich nie odnalazł. Ostatni raz widziano ich 19 czerwca. Wobec czego dwa poprzednie, krótkie, analogowe odcinki, które niby służyły tylko i wyłącznie promocji Kickstartera, mają jednak poważny wpływ na wydarzenia w dalszych częściach serii. Super. No, aczkolwiek no, nie do końca, ponieważ nie zostali oni porwani, a siedzą sobie w lesie na pikniku. Prawdopodobnie. Isn't it nice to finally be outside on such a beautiful day? Yes, and I've packed us a delicious chicken picnic. Huh? I wszystko zaczyna się od tego, iż zabijają biednego motylka. Twoją drogą, czemu oni mają cały koszyk surowego kurczaka, stary? Czy to nie jest trochę kanibalizm dla Daka? No dobra, może nie. Ostatecznie widząc śmierć motylka, Yellow Guy ucieka i wchodzi na drzewo, załamany. Ostatecznie spotyka... A little baby pigeon. Niech będzie, że to gołąb. Tak więc Little Baby Pigeon zaczyna śpiewać o miłości i zabiera go w podróż. Nagle zmienia się cały art style, cała animacja, wszystko jest zupełnie inne. Ostatecznie Little Baby Pigeon zabiera Yellow Guy'a do swoich przyjaciół i wszyscy dosłownie ubóstwiają Yellow Guy'a, kochają go, uwielbiają jego wygląd, głos, dotyk. On jest niesamowity. No, a w międzyczasie Red Guy z Duckiem zdążyli już zjeść całkiem sporo kurczaka, jajek i czemu to jest umazane krwią wszystko. A wówczas gdzieś wysoko w niebie Yellow Guy dowiaduje się o Special Ones, czyli o ważnych osobach dla przyjaciół, których poznał w niebie. But it's always been, and it's
perfect. And it's pure. And it's protected with a ring. Ostatecznie poznaje nawet ich króla. Majestatycznego. Który musi teraz coś pożreć, coś musi zjeść. I nie, to nie będzie Yellow Guy, a Growl, czyli żwir. Oni centralnie karmią swojego króla żwirem. Ostatecznie ci zmieniają imię Yellow Guy'a, także grzebią mu w mózgu. Aczkolwiek ostatecznie to wszystko okazuje się być tak głupie i przerażające, że Yellow Guy budzi się z tego wszystkiego. I okazuje się, że jego przyjaciele, czyli Red Guy i Duck, kochają go bardzo mocno. Wobec czego zostawili mu ostatnie jajko, żeby go pocieszyć, aczkolwiek nagle wykluwa się z niego jakaś larwa i ginie. You're the last boiled egg to cheer you up. I guess it must be because we love you. For me? Father! Ech, pesky bee! I wówczas odcinek dobiega końca, aczkolwiek jeszcze mamy tutaj całkiem ciekawe kredyty i w tle widzimy, jak wielki bóg płonie. Dosłownie, jest tutaj ziomek, który go spala na jakimś polu. Artystycznie, fajnie. Lubię to. I 5 miesięcy później wychodzi odcinek 4, który rozpoczyna się od przyjaciół grających w grę Question Fun, która jest trudna. To jest trochę ten moment, kiedy grasz w Chińczyka. Na Messengerze. Tak więc ziomki zaczynają zadawać pytania. Jak się okazuje, tradycyjne rzeczy takie jak Globus trochę sobie nie radzą, ponieważ nagle wychodzi tutaj technologia, komputer, laptop. I są to rzeczy, które odpowiedzą ci na każde pytania. Kurde. Są to rzeczy, które odpowiedzą ci na totalnie każde pytania, aczkolwiek no nie do końca są to rzeczy, które chłopaków interesują, na przykład liczenie czy płatki owsiane. To mine. Oh. Maybe you could help us answer this question. Wow, I'm like to be as smart as a computer. I nagle komputer zaczyna śpiewać w taki mega irytujący sposób, aż w końcu Red Guy dotyka go, żeby go wyłączyć. I ten podkurza się jeszcze bardziej i przenosi wszystkich do świata komputerowego. Are you allergic? Don't touch me! What? I nagle lądują w jakimś dziwnym świecie, wyglądającym jak stare przerywniki na Nickelodeon. I w międzyczasie komputer przekonuje ich, że są to tylko i wyłącznie ich awatary, to nie są prawdziwi oni. Ponadto dowiadują się, że w komputerze może robić 3 rzeczy. Patrzeć na diagramy, przebierać się oraz tańczyć. Ostatecznie wszyscy idą tańczyć i ton wszystkiego zmienia się właśnie w tym momencie. Okazuje się, że Red Guy tak jakby uzależnił się od komputera, po prostu siedzi i gra. Po ciemku, z rojem stojącym pod ścianą. Wygląda jak totalny creep w tym momencie, chociaż wcześniej też wyglądał. Ostatecznie Red Guy wstaje od komputera i podąża za czerwonym kablem i dostaje się do... tego dość edgy pokoju. Generalnie jest to kolejne studio telewizyjne i mamy tutaj Yellow Guy'a, który jest jakimś manekinem z balonem zamiast głowy, który ma przy sobie odtwarzacz. On jest dosłownie przyklejony do niego. Tutaj także Red Guy w postaci jakby mopa oraz prawdziwa kaczka plus... płatki owsiane. Wszystko ponadto jest datowane na 19 czerwca. Jest to dużo bardziej live action, zupełnie inna wersja chłopaków. Jest tam nawet ziomek, który steruje tym wszystkim. I po chwili dochodzi do cięcia, a głowa Red Guy'a od tego wszystkiego eksploduje. I tutaj odcinek dobiega końca. To było mocne. I odcinek 4 jest naprawdę bardzo spoko odcinkiem, ale nie jest aż tak szokujący. Nie ma tutaj tylu mocnych rzeczy. Zdecydowanie najmocniejsza ma miejsce w odcinku 5. I nie jestem pewien, czy mogę ją pokazywać na YouTubie. Znaczy, mogę, ale nie wiem, jak to wygląda teraz, bo YouTube trochę się zmienił od czasu, kiedy odcinek 5 wydropił. I to wszystko robi naprawdę wiele sensu, ponieważ pół roku później miejsce ma kolejny odcinek, odcinek 5, który zaczyna się od tego, że naszych trzech, to znaczy dwóch nierozłącznych kumpli, czyli Duck i Yellow Guy, siedzą w kuchni. Red Guy'a tam nie ma. Problem w tym, że jest to zupełnie inna kuchnia niż ta z odcinka pierwszego, jest większa, lepsza. Sami ponadto zauważają, iż Red Guy'a z nimi nie ma oraz sam fakt, iż zmienił się obrazek / rysunek na lodówce i to nie sugeruje nic dobrego. Nagle w kuchni mówić i śpiewać zaczyna jedzenie. Bread Boy, Meat Boy, Ken Boy i tak dalej. I w tym odcinku dowiadujemy się o zdrowiu, o tym, co jest zdrowe, czemu jest zdrowe i temu też poświęcona jest piosenka z tego odcinka. Body, it must have to be healthy. What's that? A tasty snack. You don't wanna go and eat a snack like that. Następnie dzwoni czerwony telefon, który niepewnie odbiera Duck, a następnie budzi się w łóżku szpitalnym?
po ciemku? Jak się okazuje, w tym momencie oglądam odcinek Don't Hug Me, I'm Scared, w którym sam występuje. Co więcej, jest to dokładnie ten sam odcinek o zdrowiu i jedzeniu. Między innymi dowiadujemy się o narządach ludzkich i o tym, jakie jedzenie na jaki wpływa czy coś. Ostatecznie Stek w międzyczasie rozwala manekin człowieka, który przedstawiał organy ludzkie. Następnie nawet lodówka zaczyna gadać, a Duck tego nie wytrzymuje, strąca kamerę i ucieka. Po czym zostaje obudzony przez to coś, przez jakiegoś innego Yellow Guy'a. What's that? A pizza slice? But you're better off with plain white sauce. What's that? A jednocześnie dalej ogląda telewizję, kiedy to Yellow Guy dalej jest maltretowany przez nich. Między innymi prawie zostaje zmuszony do zjedzenia Ducka. A w międzyczasie to żółte coś czymś się obżera i jak się okazuje, są to jelita Ducka, który właśnie się obudził z wielką dziurą w brzuchu. I okej, to jest o tyle brutalna i obrzydliwa rzecz, że nie chcę jej teraz tutaj pokazywać. I następnie okazuje się, że kiedy przyszła noc, Yellow Guy został zmuszony do faktycznego zjedzenia Ducka z puszki. Następnie, kiedy ten już prawie zjadł całego Ducka, fuj, nagle dzwoni telefon. Jak się okazuje, jest to Red Guy, który cieszy się życiem gdzieś nie wiadomo gdzie. Widać, że w Anglii, nie? I następnie 8 miesięcy później, w czerwcu 2016 roku, pojawił się już odcinek 6, czyli wielki finał. Jest to też najdłuższy odcinek, ponieważ trwa niespełna 8 minut. Yellow Guy jest sam. Zupełnie sam i widocznie tęskni ze swoimi przyjaciółmi, za Red Guy'em i za Duckiem, którego zresztą zjadł. Następnie gasi lampkę nocną i idzie spać, aczkolwiek ta sama się zapala i znowu będzie śpiewać. Tak więc tematem tego odcinka są sny. Tak więc lampka nocna ponownie zabiera go gdzieś do innego świata, który jest animowany trochę inaczej. I tam ponownie przez chwilę widzimy znowu Roya. Aczkolwiek to nie trwa długo, ponieważ później Yellow Guy budzi się i jak się okazuje, po trochę ponad minucie trwania odcinka topi się we własnym łóżku w jakimś oleju. Lampka go topi dosłownie. Następnie akcja ponownie przenosi się do Red Guy'a, który pracuje gdzieś i jest totalnie zawalony swoją pracą. Jak się okazuje, jest wśród swoich, pośród innych Red Guy'ów, pracują w jakiejś korporacji, są dosłownie robotami, nie robią nic cały dzień, w nocy jak już idą na zabawy, w międzyczasie mordują ludzi, a rano mają bardzo healthy morning routine i są sigmami z TikToka. No, mniej więcej. Tak jak wspomniałem, on żyje w bardzo przerażającym świecie. Tutaj widzicie, jak poszedł sobie na browara. Nie tylko on. Wielu innych takich jak on. Wszyscy są tacy sami. On nie jest w tym szczęśliwy. Po chwili rozbiera się i zaczyna śpiewać na scenie. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get the idea? I just try to think creatively. When you look at this orange, tell me please, what do you see? Jego piosenka spotyka się z niezbyt miłym przyjęciem. To jest kompleks Red Guy'a. Nieświeże, Red Guy'e nie są na to gotowi, zupełnie. Gotów natomiast jest Roy, który znowu creepy obserwuje go z daleka, z kąta sali, popijając wino. Następnie odzywa się do niego mikrofon, a ten ląduje w bardzo psychodelicznej, ciemnej przestrzeni. W pewnym momencie podchodzi nawet do takiego ustrojstwa i stamtąd widzi, co się dzieje z Yellow Guy'em. Z pomocą tej konsoli jest w stanie zmieniać rzeczy w tym świecie, na przykład lampkę zmienia na znajomy zegar, albo na komputer, albo na steka. Ostatecznie ustrojstwo zaczyna się dymić, a Roy, widząc to, wyciąga rękę do Red Guy'a i kurde, robi się już dość ostro. Koniec końców Red Guy, widząc to, kończy to wszystko, wyciągając kabel z gniazdka. I wówczas wszystko rozpoczyna się od nowa, z taką różnicą, iż Red Guy to tym razem Blue Guy, Yellow Guy to Green Guy, a Duck jest czerwony. I w ten właśnie sposób 20 czerwca wszystko rozpoczyna się od nowa, od piosenki Notesu. I wówczas wszystko się urwało. I w ten właśnie sposób oryginalna wersja Don't Hug Me, I'm Scared dobiega końca. I
od tamtej pory nic nowego się nie pojawiło. Wszystko zmieniło się rok temu. Dokładnie, a jakże 19 czerwca 2022 roku, kiedy pojawił się na kanale film Fly, czyli Mucha. Akcja zabiera nas do totalnie zniszczonego miejsca, gdzie gra telewizor, na którym pokazywane są kolejne odcinki Don't Hug Me I'm Scared, tym razem z pewną irytującą muchą, która ginie. Najkrócej mówiąc, jest to jedna wielka zapowiedź całej serii Don't Hug Me I'm Scared, która była emitowana na kanale czwartym, dokładnie rok temu, i jeszcze nie miałem przyjemności jej oglądać. Ponadto pojawił się jeszcze jeden trailer tej wersji i ponoć jest super. Powstało 6 odcinków łącznie. No i cóż, będzie trzeba to nadrobić w celu stworzenia wyjaśnienia fabuły już pełnej wersji. Ale pozwólcie, że tym zajmiemy się już innym razem. Czy jest tutaj coś do wyjaśniania względem Don't Hug Me I'm Scared? Szczerze, jak tak spojrzałem sobie na to po latach, czy ja wiem? W sensie, wszystko mamy podane tak jakby na tacy. Mamy kilku nierozłącznych kumpli, którzy żyją w pętli. Przynajmniej tak nam to sugeruje. No, generalnie nie ma tu jakiejś większej fabuły, ale było to fajne i uważam, że Don't Hug Me I'm Scared to jest prawdziwe dzieło sztuki tych czasów. I szkoda, że nie ma więcej takich projektów. Sam chciałbym kiedyś zrobić coś podobnego, ale to na pewno potrzebowałbym fajnego skilla w tym. I też dokończyć kilka innych projektów, które chciałem zrobić, ale no dowiecie się o tym z czasem. Trzymajcie się tymczasem. Cześć!